Liga Arabska poparła saudyjską operację antyirańską w Jemenie. Prozachodni prezydent jemeński Hadi, jak się okazuje, uciekł z Adenu do Riyadu. Egipt wysyła do Zatoki Perskiej 4 niszczyciele przez kanał Suezki. Dosłownie na naszych oczach na Bliskim Wschodzie zaczyna kształtować się zupełnie nowa konstelacja polityczno-wojskowa. Jej ważnym, choć zapewne cichym uczestnikiem początkowo będzie też państwo żydowskie. Zbliżenie Arabów z Izraelem, podyktowane obawą przed ekspansją irańską, ułatwi też może z czasem polubowne rozwiązanie kwestii palestyńskiej.